bardzo z tego życia. Wybrałem taki temat na dzisiejsze spotkanie, chociaż de facto będzie mówili o szczęściu. Natomiast dzisiaj, nie wiem, czy Państwo zauważyli, jest taka straszna presja na to, żeby być szczęśliwym. Ludzie są prześmiechnięci i wyczyścili. Tak, a da Pan radę trochę głośniej. Dobrze. Dziękuję. Jest taka ogromna presja, żeby być szczęśliwym, zadowolonym. Reklamy pokazują nam zawsze tych uśmiechniętych ludzi. Połowa książek dzisiaj, które znajdziemy w księgarni w dziale psychologia, to są książki pod tytułem jak żyć szczęśliwie, jak żyć pełnią życia, jak żyć pełnią swoich możliwości i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj natomiast podzielę się z Państwem takimi przemyśleniami znanych ludzi z pogranicza filozofii, nauki, sztuki, którzy na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat wypowiadali się na temat życia szczęśliwego, aczkolwiek i filozofia, i sztuka, i nauka bardziej zajmowała się właśnie tym, czym jest wartościowe życie, a nie życie szczęśliwe, ponieważ życie wartościowe to jest takie o wiele szersze pojęcie, które między innymi też na szczęście się znajduje. Ja natomiast parę słów o mnie. Jestem autorem trzech książek. Jedna książka jest poświęcona właśnie osiąganiu wewnętrznego spokoju. To jest taka synteza różnych szkół filozoficznych, różnych szkół religijnych, do tego jak osiągać wewnętrzny spokój. Ostatnia książka to powieść poświęcona odkrywaniu własnej natury. Od trzech lat prowadzę klub dyskusyjny w Katowicach, na którym spotykamy się i rozmawiamy m.in. o tematyce szczęścia, tematyce wolności, tematyce miłości i tak dalej, i tak dalej. Więcej o tym klubie powiem. Zostaję w dalszej części spotkania. Zostałem zaproszony tutaj przez bibliotekę, aby z Państwem dzisiaj porozmawiać właśnie na temat życia szczęśliwego, albo właściwie bardziej życia wartościowego. I zacznijmy sobie od czasów starożytnych. Kilka wieków przed narodzeniem Chrystusa po ulicach Aten spacerował człowiek, który był filozofem, jest jednym z najbardziej znanych filozofów w dziejach. Zapewne każdy z Państwa o nim słyszał. Natomiast miał takie podejście, które było zupełnie różne od jemu i współczesnych. Ponieważ nie miał wokół siebie żadnej grupy, wokół której stworzyłby szkołę filozofii. Nie napisał żadnej książki, nie napisał nawet jednego zdania. Wszystko, co o nim wiemy, wiemy z przekazów jemu współcześnie żyjących. On chodził ulicami Aten i rozmawiał z ludźmi. I to był taki bardzo otwarty dialog, bo polegał na tym, że zadawał im pytania. Czyli takie bardzo otwarte, drążące pytania. Czym jest prawda? Czym według ciebie jest prawda? Co czyni cię szczęśliwym? Dlaczego to czyni cię szczęśliwym? Co przez to rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. Paradoks polegał na tym, że człowiek, im więcej dostawał takich pytań, tym więcej rodziło się w jego głowie kolejnych pytań. Aczkolwiek nie czuł się z tym źle, przeciwnie, czuł się z tym coraz lepiej. Ludzie rzucili z nim rozmawiać, aż do tego względu, do tego stopnia, że władze ateńskie uznały go za zagrożenie i skazały na śmierć po przeżycie trucizny. I tym człowiekiem jest oczywiście Sokrates. Sokrates, który tak jak mówię, nie napisał w życiu nawet jednego zdania, ale całe życie rozmawiał z ludźmi, na ulicy, nie w polach uniwersytetów, ale na ulicy. I kilkanaście wieków później, w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, żył taki człowiek, który nazywał się Christopher Hill. Christopher Hill był amerykańskim niezależnym dziennikarzem, który prowadził różne dochodzenia i pisał do różnych gazet. Natomiast po godzinach uwielbiał filozofię. Przede wszystkim uwielbiał tą metodę sokratejską, która polegała na dialogu i zadawaniu pytań z każdą osobą, rozmawianiu o ważnych sprawach, które uciekają nam w codziennym życiu, w gonitwie obowiązków. Stwierdził, że rzuca swoją pracę i rozpoczął podróż po Stanach Zjednoczonych i zaczął organizować kluby dyskusyjne. Te kluby dyskusyjne nazywał Sokrates Café, ponieważ w większości odbywają się one właśnie w kawiarniach, czasami w bibliotekach, czasami w aresztach śledczych, w domach opieki, w przedszkolach, w szkołach, wszędzie. Ludzie spotykają się w takim kręgu i jest to prowadzony czysty dialog. Czasami nie ma nawet tematu spotkania, bo ktoś zaczyna mówić, ktoś zadaje jakieś pytanie, czym jest dla was szczęście. Wtedy zaczynamy mówić przez godzinę, dwie. Gdy 3 lata temu poproszono mnie o zorganizowanie pierwszego takiego klubu w Katowicach, oczywiście się zgodziłem i od ponad 3 lat spotykamy się w kręgu 15, zazwyczaj 20 osób i dyskutujemy na takie tematy. Gdyby Państwo byli zainteresowani, kiedy chcieli odwiedzić nas, podyskutować na takim klubie dyskusyjnym, to możemy porozmawiać po spotkaniu, potem wykładać na miarę też porozmawiać.
siła Sokratesa. Sam Sokrates zawsze widział siłę dialogu. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Państwo zapewne spotkali się z tym, że trudno jest znaleźć dobrego rozmówcę. Rozmówcę takiego, który nie mówiłby tylko o sobie, ale który potrafiłby zadać dobre pytanie, który potrafiłby nas wysłuchać, który potrafiłby wysłuchać bez oceniania. To było, myślę, właśnie największą siłą Sokratesa i też tym, dlaczego ludzie chcieli z Sokratesem przebywać. Przede wszystkim ta moc nieoceniania, słuchania, zadawania ważnych pytań i dążenia do prawdy. Parę wieków później, gdy już kształtował się świat, który obecnie znamy, czyli na przełomie narodzenia się Chrystusa, w Cesarstwie Rzymskim rządził pewien władca, który był bardzo dobrym władcą. Przeprowadził wiele wybranych bitew z plemionami barbarzyńskimi, z Markomanami, przeprowadził reformy finansów publicznych. Natomiast bardziej znany niż ze swoich osiągnień jako władca, jest znany jako filolog. Tym człowiekiem dosyć się Marek Aurelius, który został z uwagi na to przydomek władcy filozofa. On kontynuował tę spuściznę po Grekach, między innymi właśnie po towarzysza Sokratesa i stworzył szkołę filozoficzną, która była ciągłością tej szkoły filozoficznej greckiej, a którą dzisiaj nazywamy stoicyzmem. Stoicyzm, szkoła filozoficzna, która dzisiaj ciągle ma swoich zwolenników, ciągle ukazują się książki, jak lepiej nie wiem. I jak stoicy patrzyli na tematykę szczęścia, na tematykę wewnętrznego spokoju? Przede wszystkim według stoików. Pierwszą zasadą jest utrzymanie niezmąconego ducha. Drugą, spojrzenie prawdzie w oczy i poznanie, czym ona jest. Nie rozdrażniaj swego ducha biegiem spraw, one nie zważają na twój niepokój. Jakże absurdalne i niedorzeczne jest dziwienie się czemukolwiek, co może wydarzyć się w życiu. Mówi to człowiek, który stał wówczas w czele największego państwa współczesnego świata. Człowiek, który był ciężko doświadczony w życiu publicznym. On miał 11 dzieci, z czego tylko dwóch jego podopiecznych dożyło wieku dorosłego. Oczywiście to nie było niczym niezwykłym w tamtych czasach. To mówimy o przełomie wieków, kiedy średnia wieku wynosiła jakieś 27-28 lat. Wówczas praktycznie nie istniało. Istniała rodzina, w której wszystkie dzieci dożyłyby wieku dorosłego. Mimo wszystko jest to człowiek mocno doświadczony, człowiek, na którym spoczywa ogromna odpowiedzialność i który też z natury rzeczy musi wypracować sobie taką postawę, żeby po prostu sobie sobie poradzić. Więc stoicy mówią nam następująco. Szczęście po pierwsze nie jest czymś zewnętrznym, ale szczęście wynika z wewnętrznego spokoju. Innymi słowy, świat może się bawić wokół, ale jeżeli człowiek wypracuje sobie postawę wewnętrznego spokoju, to i tak poradzi sobie w danych sytuacjach. Po drugie, postawa stoików to jest postawa uczności. Jak Marek Aureliusz pisze w Rozmyślaniach, to jest książka, którą większość z nas przerabiała na etapie liceum, podstawą pokoju według stoików jest przede wszystkim akceptacja. Natura wszechrzeczą, oni tak mówili, natura wszechrzeczą, można zastąpić to Bogiem, bądź losem, bądź planem. Ma dla nas jakiś plan i nie ma sensu z nim walczyć, tylko należy mu się poddać i przyjąć go akceptacją i ufnością, że w jakiś sposób to nam się przysłuży. I przede wszystkim nie ma sensu dziwić się czemukolwiek, co wydarzy się w życiu, co musi mieć jakiś sens. Postawa stoików jest to przede wszystkim taka postawa akceptacji. Myślę, postawa w tej chwili bardzo cenna, ponieważ brakuje jej troszkę w dzisiejszym świecie. Dzisiejszy świat jest tworzony przez korporacje. A korporacja stara się kontrolować wszystko, mieć wpływ na wszystko. Dzisiaj ludzie też chcieliby mieć wpływ na wszystko, chcieliby zaplanować swoje życie od A do Z, przeżyć to według jakiegoś scenariusza. Natomiast życie, jak wiemy, zazwyczaj pisze sobie zupełnie inne scenariusze, to przeciw tego, które my byśmy chcieli realizować. Więc postawa stoików mówi, głupoko myśl pisać scenariusze dla życia. Podstawą cnoty, podstawą mądrości jest zaakceptować to, co się wydarza i przyjąć to ze spokojem. Kilka wieków, gdy Marek Aureliusz i Cesarstwo Rzymskie stało się już historią, ponieważ w 1492 upada Granada, która jest taką
statkiem enklawą i spuścizną po tej trakcie rzymskim i Konstantynopol. I rodzi się nowy świat. Rodzi się świat nowożytny, świat, który my już pamiętamy, świat, który możemy mówić już o Rzeczpospolitej, o Polsce Narodów, która jest wówczas jednym z najpotężniejszych imperiów. I wtedy pod koniec XVI wieku we Francji działa uczony, zwany popularnie Kartezjuszem. Kartezjusz jest takim myślicielem, który podłożył takie fundamenty pod filozofię i pod sposób myślenia również o nauce, który będzie dominował przez kolejne 200-300 lat w całej Europie i w sumie praktycznie w całym świecie. Po pierwsze, Kartezjusz uważa, że podstawą w życiu jest umiejętność myślenia. To są te słynne słowa Kartezjusza: myślę, więc jestem. Człowiek, który myśli o właściwych rzeczach, jest tym człowiekiem, który może wieść szczęśliwe życie. Dalej, na myślności, jak duszy Kartezjusz mówi, żyć i nie filozofować, to tak, to przeżyć swoje życie zamkniętymi oczami i nigdy nie spróbować ich otworzyć. Innymi słowy, człowiek, który nie zastanawia się nad swoim życiem, człowiek, który nie zastanawia się nad ważnymi aspektami życia, jest człowiekiem, który praktycznie tylko egzystuje, w ogóle nie żyje. Ale bardzo ważnym jest to, w jaki sposób Kartezjusz myślał właśnie o życiu, jaki postrzegał życie. Przede wszystkim postrzegał życie poprzez pryzmat taki, poprzez myślenie. Człowiek musi myśleć. I w ogóle nie brał pod uwagę tego, że człowiek jeszcze odczuwa, że człowiek ma jeszcze duszę. Wszystko praktycznie i dusza, i serce, on wszystko dało po takiej mianowitej myśli. Nawet element boskości w życiu też podporządkowywał myśli. On był też matematykiem, uczonym. I mówił, że dowód na istnienie Boga polega na tym, że matematyka, w matematyce istnieje pojęcie nieskończoności. Nam ludziom ciężko, praktycznie niemożliwe jest wyobrażenie sobie, czym jest nieskończoność. Bo przecież wszystko ma swój początek i koniec. Jest jeden i jest jakaś liczba, która kończy się w cyfr. Tymczasem nieskończoność nie ma ani swojego początku, ani swojego końca. Jak to pojąć? Kartezjusz mówi, że skoro istnieje nieskończoność, to znaczy, że Bóg przejawił się w ludzkim umyśle. Jest to dowodem na istnienie Boga, że człowiek mógł w ogóle stworzyć pojęcie nieskończoności. I co Kartezjusz mówi o samym szczęściu? Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności. Kartezjusz żyje troszkę takim jeszcze w duchu chrześcijańskiej kultury, czyli właśnie namiętności, te namiętności duszy, to co nami targa, to serce, które czasami zwodzi nas na manowce, które często czuje inaczej niż nasz umysł, jest tym, co człowieka najczęściej odwodzi od szczęścia. I człowiek, który chce żyć złośliwie, chce żyć szczęśliwie, powinien właśnie przede wszystkim przemyśleć dobrze to życie i żyć w zgodzie ze swoimi wartościami. Tak jak mówię, to myślenie Kartezjusza, ono żyło jeszcze przez kolejne kilkaset lat i praktycznie aż do XIX i XX wieku, kiedy nowe odkrycia naukowe i odkrycia psychologii pokazały, że życie jest o wiele bardziej skomplikowane niż tej wizji Kartezjusza. Ponieważ też ważne jest to, że Kartezjusz to są mniej więcej te czasy, kiedy Isaac Newton zaczyna tworzyć swoje prawa, jeżeli chodzi o naukę, pierwsze, drugie prawo Newtona. Więc wtedy ludzie myśleli, że za pomocą nauki można wyjaśnić wszystko. To całe życie, cały to, jak zbudowany świat, nawet ideę Boga, można wytłumaczyć za pomocą pewnych praw fizyki, które są stałe, które są wytłumaczalne, które nigdy się nie zmienią. Że świat będzie zawsze taki w pełni pojęty dla człowieka. W pewnym momencie dowiemy się wszystkiego, wyjaśnimy wszystko. I dopiero XIX i XX wiek nowe odkrycia w nauce pokazały, że tak naprawdę nie wiemy niczego, jeżeli chodzi o świat. I parę lat później, potem, gdy Kartezjusz przestał już działać we Francji, urodził się człowiek, który uchodzi za jednego z najbardziej płodnych, najbardziej wszechstronnych myślicieli w dziejach. Tym człowiekiem jest Blaise Pascal. Blaise Pascal był wszechstronnym uczonym, przede wszystkim był znakomitym matematykiem, rozwiązał kilka wówczas niepojętych, nierozwiązywanych zagadek i równań. Aczkolwiek był człowiekiem, który całe życie cierpiał, ponieważ on cierpiał na wiele chorób, na które współczesna medycyna zupełnie nie znała rozwiązania. Przeżył niewiele, bo przeżył bodajże 39 lat, z tego co pamiętam, więc całe jego życie to było życie cierpienie takim fizycznym. Natomiast nie przeszkadzało mu to tworzyć, jeżeli chodzi o dziedzinę naukową. Był świetnym matematykiem.
Pod koniec swojego życia przeżył takie zderzenie. On podróżował wówczas karetą i ta kareta na zakręcie wypadła i on jakimś cudem przeżył. I to był taki moment, w którym przeżył takie duchowe nawrócenie, zaprzestał działalności naukowej i zainteresował się bardziej filozofią, religią i zaczął spisywać swoje przemyślenia. W ten sposób powstało dzieło myśli i ono do dzisiaj jest jedną z takich najbardziej uznanych dzieł. Blaise Pascal sprzeciwił się temu, co mówił wcześniej Kartezjusz. Powiedział, że to nie jest tak, że człowiek nie powinien podporządkować swoje życie myślom. I powiedział słynne słowa właśnie z dzieła myśli. Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. Innymi słowy, serce ma swoje potrzeby i za pomocą inteligencji serca, on był pierwszą osobą, dla którego to jest takie jak inteligencja serca, że serce ma swój własny rozum, nie mogę zrozumieć tego swoich myśli. I z drugiej strony, za pomocą rozumu, za pomocą takiego prostego, racjonalnego myślenia, nie mogę wytłumaczyć swojej inteligencji serca. Ponieważ jeśli człowiek jest zakochany, to robi rzeczy, których gdyby nie był zakochany, to normalnie nie zrobił. Człowiek pod wpływem namiętności, pod wpływem tego, co nim kieruje, często działa wbrew swojemu rozsądkowi, później mogę jedynie to kwitować, jaki ja byłem głupi, głupia, że to zrobiłem. Ale to tak jak Pascal mówi, nie ma w tym nic złego, ponieważ serce rządzi się innymi prawami, a rozum rządzi się jeszcze innymi prawami. Dlatego według Pascala szczęście polega między innymi na tym, żeby zrozumieć, że człowiek jest o wiele bardziej skomplikowany niż w tej wizji nowożytnych filozofów. I sam Pascal tak mówi też o szczęściu. Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia. Jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei. To jest też taka prawda, o której pisał Pascal dosyć często w swoich myślach, że człowiek ma to do siebie, że bardzo ciężko mu zaakceptować tą chwilę, w której on trwa obecnie. Że człowiek potrzebuje jakiejś nadziei lepszego jutra, i jednocześnie często cofa się do wspomnień tego, co było. I tak naprawdę nie żyje nigdy w tej chwili obecnej. To jest ta podstawa filozofii wspólnej, filozofii zen, która przerywa taki swoisty renesans i jest bardzo obecna w kulturze obecnej psychologii, ćwiczenia mindfulness, ćwiczenia medytacji, opanowanie swojego oddechu, żeby te myśli wreszcie przestały nam w tej głowie cały czas po tej głowie biec i móc się uspokoić, móc zacząć żyć w tej chwili obecnej, w tej chwili, która jest teraz. Nie zastanawiać się, co było, co będzie na obiad, nie zastanawiać się, dlaczego on mi wczoraj zapowiedział, dlaczego ona nie odebrała telefonu, nie zastanawiać się o tym, dlaczego 20 lat temu komuś powiedziała, że jednak go nie kocham, tylko uspokoić te wszystkie myśli i zacząć żyć w pokoju tu i teraz. To jest taka podstawa, która obecnie przeżywa renesans, a Blaise Pascal mówi, że człowiek natury rzeczy nie jest w stanie tego osiągnąć, ponieważ cały czas potrzebuje jakiejś nadziei na to, że będzie lepiej i jednocześnie często wybiega swoją przeszłość, swoje wspomnienia. Powiem też o sytuacji, kiedy ta nadzieja jest niezbędna, o takim myślicielu, który nazywa się Viktor Frankl, który przemówił jako obóz koncentracyjny. Człowiek, który jest postawiony w takiej sytuacji skrajnej, gdy ta rzeczywistość jest rzeczywiście nie do wytrzymania, przede wszystkim gdy przybywa w niewoli, wtedy ta ucieczka jest dla niego niezbędna. A ludzie, którzy nie tracą nadziei, przebywając w ciężkich warunkach, umierają. I to jest też udowodnione naukowo. I idąc dalej. Przeniesiemy się już w XIX wiek na kontynent północnoamerykański. To są czasy, kiedy świat powoli zaczyna wyglądać tak jak dzisiaj. Mianowicie dynamicznie rozwijają się miasta i dynamicznie rozwija się społeczeństwo mieszczańskie. I dla społeczeństwa mieszczańskiego zaczynają się liczyć te wartości, które są również dzisiaj podstawowymi wartościami dla współczesnego człowieka. Czyli rodzina, dobra praca, posiadanie, awans społeczny, uznanie w oczach sąsiadów, w oczach rodziny, w oczach otoczenia. I to był jednocześnie czas, kiedy pewna grupa amerykańskich myślicieli stworzyła ruch nazwany transcendentalizmem, ale ruch, który polegał przede wszystkim na tym, żeby powrócić do korzeni, przede wszystkim powrócić do natury. Można powiedzieć, że transcendentaliści byli takimi pierwszymi ekologami jeszcze żyjącymi w XIX wieku. Cały ten ruch stworzył dwóch ludzi, Ralph Waldo Emerson, który napisał Essay Natura,
potem przez kilka miesięcy zbierał materiał w postaci powieści, w postaci desek i bali drewna i zaczął budować chatę nad stawem. Ten staw znajduje się w lesie Baldem, do dzisiaj on tam się znajduje, i zbudował tam chatę. I w tej chacie zamieszkał i samotnie tam żył przez 2 lata. I to tak całkowicie w odosobnieniu, ponieważ odwiedzali go tam i jego znajomi i osoby, które były zainteresowane tym, co robi. Natomiast były to przede wszystkim takie 2 lata, w czasie których myślał nad swoim życiem, w czasie których pływał w tym stawie, zimą robał przerębel i przynosił wodę do domu i żył przede wszystkim w kontakcie z naturą, obserwował naturę. W ten sposób powstała książka Walden, czyli Życie w lesie. Jest to taka podstawa, Biblia całego tego ruchu. Przeżyła taki swój bardzo dynamiczny renesans w latach 60., gdy rozpoczął się ruch dzieci kwiatów. Wtedy nastąpiło też odwrócenie, powrót do podstaw, czyli do natury, do życia, do oparcia swojego życia o miłości, nie o posiadanie, o wartości, wartości serca, a nie wartości tego umysłu. I Henryk Thoreau pisze tak. Nadmierne bogactwo pozwala kupować jedynie to, co zbyteczne. Potrzeby duchowe zaspokaja się bez pieniędzy. Jest to taka teza, która często będzie już powracać w XX wieku, że szczęście nie można sobie kupić, że pieniądze nie są nam potrzebne do szczęścia. Okazuje się, że nie jest tak do końca. Natomiast jest pewien stopień zamożności, to są przeprowadzone badania naukowe, że w pewnym momencie, że człowiek zaczyna zarabiać poza pewną określoną kwotą, to w żaden sposób nie przyczynia się to do jego większego poczucia szczęścia. Te badania były przeprowadzone w latach 60. i wtedy to było chyba 60 tysięcy dolarów zarobku rocznie. Więc każdy, kto zarabiał mniej więcej do 60 tysięcy dolarów rocznie, wydeklarował się jako osoba szczęśliwa, tam powiedzmy w 60%. I jak zaczynał zarabiać więcej, to jego poczucie szczęścia w ogóle nie rosło. Nie są już im więcej pieniędzy, to już miało wpływ na jego poczucie szczęścia. Więc coś w tym stwierdzeniu jest, aczkolwiek wiemy i czy badania przeprowadzone przez osób, które mają długi, które nie mają pieniędzy, pokazują o tym, że oni szczęśliwi nie są. Czyli brak pieniędzy też wpływa na nasze poczucie szczęścia, ale ich nadmiar nie ma tutaj większego wpływu. Tymczasem w Europie. Europa ówczesnego czasu też jest to rozwój społeczeństwa mieszczańskiego. W Europie działa taki myśliciel jak Fryderyk Nietzsche. Fryderyk Nietzsche, który również, tak jak wielu innych filozofów, szukał jakiejś recepty. Mimoż też widział, że ludzie żyją coraz szybciej. Mówimy o XIX wieku, ale wówczas też życie ulegało ogromnemu przyspieszeniu. To właśnie rewolucja przemysłowa. Dynamicznie rozwijają się miasta, rozwija się nauka, rozwija się medycyna. Ludzie potrafią już coraz więcej czytać, ponieważ spada poziom analfabetyzmu. Więc ludzie zaczynają żyć coraz szybciej. I Fryderyk Nietzsche również widzi, że ludzkość przeżywa pewien kryzys i szuka rozwiązania. W jaki sposób człowiek może być bardziej szczęśliwy? I w swojej twórczości pisze następująco. Jednostce, jeśli zabraknie szczęścia, nie należy dawać przepisów wskazujących drogę do niego, gdyż szczęście indywidualne wypływa z własnych, nieznanych nikomu prawideł, a przepisy mogą stać się dlań tylko przeszkodą i zaporem. Fryderyk Nietzsche był przede wszystkim takim przeciwnikiem myślenia w takich kategoriach ogółu, ponieważ to mamy ciągle jeszcze, żyjemy w duchu oświecenia. Oświecenie było epoką, w której zawsze interes społeczeństwa był wyżej niż interes jednostki. Czyli jeżeli jak w XIX wieku ktoś chciałby ujawnić swoją orientację seksualną, chciałby żyć według jakichś innych zasad niż społeczeństwo, zostałby przez społeczeństwo wykluczony, ponieważ ogólne zasady panujące w społeczeństwie, w danym narodzie były zawsze ważniejsze niż to, co chciałaby osiągnąć jednostka. Fryderyk Nietzsche był przeciwnikiem tej tezy i w całej swojej twórczości pisał, że właśnie człowiek powinien się przeciw temu zbuntować i powinien zacząć żyć tak, jak chce. Ale żeby móc żyć tak, jak chce, musi sobie wykrzesać taką silną wolę. Silna wola jest mocona przez intelekt, jak to dokładnie opisał. Czyli taka chęć tworzenia, chęć zrobienia czegoś nowego. Można powiedzieć, że taki idealny człowiek, filozofii niczego jest przede wszystkim człowiek, który potrafi coś tworzyć. Czy to będzie tworzenie w dziedzinie nauki, w dziedzinie sztuki, czy nawet w takim codziennym życiu. To powinna być jednostka, w
A jednostka, która może tworzyć, to musi być jednostka, która pokona swoje wewnętrzne słabości. W ten sposób powstało to znane sformułowanie nadczłowieka, które później zostało źle zinterpretowane przez kolejnych ludzi i również narodziono z powiązaniem z filozofem Nietzschego a ideologią nazizmu. To jak wiemy, nie jest słuszne, bo Nietzsche umarł w 1900 roku, więc na długo przed stworzeniem tej ideologii. I Nietzsche zawsze mówił, że nadczłowiek to nie jest ktoś, kto pokonuje innego człowieka, ale to ktoś, kto pokona swoje własne wewnętrzne słabości i jest w stanie żyć taką pełnią życia, nie zważając na innych. Sam niestety skończył źle, ponieważ w 1889 roku przeżył załamanie nerwowe. Załamanie nerwowe, po którym się już nie podniósł, przez kolejne 9 lat żył zdany na opiekę innych ludzi i umarł w 1900 roku. Więc pokazuje to, że nawet ktoś, komu wydaje się, że nawet tylko na szczęście, niekoniecznie może szczęśliwie skończyć swoje życie. I gdy już pójdziemy parę lat dalej, w lata 30. XX wieku, spotkamy tam postać Wiktora Frankla. Wiktor Frankl był to austriacki psycholog i psychiatra, który osiągał bardzo wybitne rezultaty w leczeniu ludzi. On działał w Wiedniu i do czasów jego aresztowania zanotował około 38 tysięcy wyleczeń ludzi z depresji, nie poprzez leki, ale przede wszystkim poprzez zmianę sposobu myślenia. Wiktor Frankl jest twórcą logoterapii. Logoterapia to jest, polega na tym, że człowiek nadaje otaczającej go zdarzeniu, temu co go spotyka, musi nadać jakiś sens. Nie może się temu poddać, ale musi to odpowiednio zinterpretować. Znamy przykłady ludzi, którzy byli aktywnymi sportowcami, bądź byli ogólnie aktywnymi ludźmi, spotyka ich jakieś zdarzenie losowe, więc którego tracą nogi, wyrazują na wózku inwalidzki. I często te osoby się nie załamują, ale potrafią nadać tej sytuacji jakiś sens. Nie żyłem wystarczająco i ważnie, teraz mogę żyć bardziej uważnie, teraz mogę pomagać innym, teraz rozumiem, co jest dla mnie ważne. To mniej więcej takie zastosowanie tej zasady, która Franka w praktyce. Cokolwiek mnie spotka, ja jestem w stanie zinterpretować to w taki sposób, że będzie to miało dla mnie sens. Wiktor Frankl był pochodzenia żydowskiego i już w 1938 roku dostał pierwszą propozycję wyjazdu za granicę, żeby uniknąć aresztowania w momencie, gdy naziści dokonali przejęcia Austrii. Odmówił. W 1941 roku on, jego żona, jego rodzice, jego rodzeństwo, wszyscy zostali aresztowani przez Niemców i wywiezieni do obozu koncentracyjnego. W drodze do obozu koncentracyjnego zginął ojciec Wiktora Frankla, w obozie koncentracyjnym zginęła jego matka, zginęła jego żona, którą poślubił rok wcześniej, zginął również jego młodszy brat, przeżyła tego jego starsza siostra. W styczniu 1945 roku obóz Auschwitz-Birkenau, w którym przebywał Wiktor Frankl, został wyzwolony. Gdy Wiktor Frankl dotarł do opuszczonej kamienicy w Wiedniu, za namową swoich przyjaciół zaczął pisać książkę. Książkę, która była podsumowaniem całego jego pobytu w obozie. Tą książkę znalazłem nawet tutaj w bibliotece. Więc jeżeli Państwo są chętni, można sobie wypożyczyć. Książek Człowiek w poszukiwaniu sensu. To są to wspomnienia jego z obozu i jednocześnie jego uwagi o tym, jak ci ludzie, którzy przeżyli, poradzili sobie z tym. Ponieważ wiemy, że większość więźniów umierała. Podsumowuje to następująco. Nigdy nie przeżywali ci najsilniejsi fizycznie. Przeżywali ci, którzy potrafili po pierwsze pogodzić się z tą sytuacją, nie walczyć, ale przede wszystkim mieli jakąś nadzieję na to, że skąd wyjdą. Przeżywali ci, którzy mieli do kogo wracać. Przeżywali ci, którzy mieli coś, jakieś zadanie do dokończenia. On przyjechał do obozu z maszynopisem pod pachą, ponieważ kończył wówczas pisać swoją książkę. Dla niego motywacją było do przeżycia było to, żeby wyjść i tą książkę skończyć. Całe swoje życie jeździł po świecie, wykładał, mówił o tym, co go spotkało, napisał jeszcze wiele innych książek też o Bogu, o religii, o tym, jak zrozumieć Boga, jak zrozumieć być człowiekiem bardziej religijnym. I
podsumował ogólnie swoje życie w następujący sposób. To właśnie nasza wewnętrzna wolność, której nikt nam nie jest w stanie odebrać, nadaje życiu sens i znaczenie. To podsumował Antoni Piętnicki, taki polski psychiatra, który pracował z osobami, z więźniami obozów Auschwitz-Birkenau. Paradoksalnie nawet ten Niemiec z karabinem w ręku był bardziej zniewolony, ponieważ musiał wykonywać rozkazy. A ten człowiek, który nawet lądował przed plutonem egzekucyjnym, mógł wybrać postawę, jaką przybierze. Człowiek nawet nawet w sytuacji bez wyjścia może paść na kolana albo wypiąć dumnie swoją pierś. Więc człowiek zawsze posiada jakąś wewnętrzną wolność i dopóki będzie tą wolność karmił jakąś nadzieją, jakąś ważną sprawą, to będzie w stanie poradzić sobie z wszystkim w życiu i być szczęśliwy. Viktor Frankl wyróżnił takie trzy najpopularniejsze drogi znajdywania szczęścia. Po pierwsze jest to droga miłości, czyli mieć w życiu kogoś, kogo się kocha. Droga dzieła, czyli poświęcić się czemuś, co będzie ważne niż swój własny interes. Prowadzenie akcji charytatywnej, to może być pisanie książki. I poświęcenie się jakiejś sprawie ważniejsza niż swoje ja. To jest taki paradoks szczęścia, paradoks, o którym pisał też Thoreau, o którym wcześniej wspominałem, że im bardziej staramy się gonić szczęście, tym bardziej nam ono ucieka. Szczęście jest jak motyl. Im bardziej staramy się złapać motyla, tym bardziej nam będzie uciekać. W momencie, gdy przestaniemy o nim myśleć, usiądziemy na ławce, jest szansa, że on podleci i usiądzie obok albo nawet na naszym ramieniu. Więc im bardziej gonimy za szczęściem, tym to szczęście bardziej nam ucieka. Im bardziej przestaniemy o nim myśleć, tym większa szansa, że do nas przyjdzie. Jeszcze parę słów o tym, jak na szczęście patrzyli też ludzie spoza Europy i spoza Stanów Zjednoczonych, poza tej kultury, którą my znamy. Thich Nhat Hanh jest to wietnamski mistrz zen. On w latach 60. wyjechał z Wietnamu Północnego, w którym rozpoczęła się wówczas wojna wietnamska i wcześniej trwała też wojna indochińska od 1953 roku i przybył do Stanów Zjednoczonych. Przez wiele lat pomagał boat people, czyli ludziom uciekinierom z Wietnamu, którzy uciekali z kraju objętego katastrofą wojny domowej i pomagał im zaklimatyzować się w Stanach Zjednoczonych, tworzył dla nich różne stowarzyszenia. Jego kandydatura została wysunięta przez Martina Luthera Kinga jako kandydaturę człowieka nominowanego do pokojowej Nagrody Nobla. On żyje do dzisiaj, ma około 90 lat, wygląda dokładnie tak, jakby miał lat jeszcze 40. Jak wielu właśnie tych mistrzów zen, po których nie widać takiego upływu czasu. Thich Nhat Hanh w duchu filozofii zen mówi następująco. Zwykło się uważać za cud chodzenie po powierzchni wody, czy unoszenie się w powietrzu, ale myślę, że prawdziwym cudem jest chodzenie po ziemi. Każdego dnia uczestniczymy w cudzie, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Niebieskie niebo, białe chmury, zielone liście, ciekawe oczy dziecka, nasze własne oczy. Wszystko jest cudem. To jest takie podsumowanie filozofii zen, filozofii uważności. Szczęście nie istnieje z jakąś mityczną krainą, do której należy dążyć. Szczęście nie jest jakąś mityczną krainą, która do nas przyjdzie. Szczęście jest obecne zawsze. I żeby być szczęśliwym, należy przede wszystkim uspokoić swój umysł. Jeżeli Państwo kiedyś natkną się na któreś z jego książek, to właśnie tak do przeczytania, one są króciutkie, pisane bardzo prostym językiem, są to przede wszystkim książki o tym, jak oddychać świadomie. Jak uspokoić swój oddech podczas spaceru, podczas siedzenia, podczas czytania, podczas każdej czynności i jak jednocześnie być bardziej takim uważnym w życiu. I na to mówi, że medytacją jest mycie naczyń, medytacją jest rąbanie drewna. Całe życie jest medytacją. Czyli tylko jeżeli człowiek za bardzo myśli, za bardzo przemyśliwuje swoje życie, to co było, to co będzie, za bardzo się martwi, to traci całą radość tego życia. Więc szczęściem według filozofii wschodu jest umiejętność uspokojenia swojego umysłu poprzez kontrolę swojego oddechu i zrozumienie, że wszystko, co się wydarza, jest tak naprawdę cudem. I w latach 30. pewien młody Węgier uczestniczył w Wiedniu w wykładzie, który przeprowadził.
zainteresowany bardzo tematyką ogólnie człowieka. Są czasy, kiedy rodziła się taka psychologia, jaką współcześnie znamy. I gdy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, zapisał się na Uniwersytet w Chicago na kierunek psychologii i po ukończeniu tego kierunku zaczął przeprowadzać największy wówczas, praktycznie do dzisiaj, największy eksperyment nad ludzkim szczęściem. Człowiekiem, którego wówczas słyszał w Wiedniu, był Carl Gustav Jung. Jest to prekursor dzisiejszej filozofii, taką jak ją znamy. A tym człowiekiem, tym młodym Węgrem, był Mihály Csikalishvili, który, tak jak mówię, po zakończeniu tych studiów zaczął przeprowadzać największy na świecie eksperyment, który badał, czym jest w ogóle ludzkie szczęście. Polegał on na tym, że przez 15 lat około 100 tysięcy ludzi na całym świecie z różnych kultur, z różnych narodów otrzymywali pager, czyli takie urządzenie dźwiękowe, które 8 razy w ciągu dnia wydawało sygnał dźwiękowy i człowiek notował wtedy, co robi i jak się czuje. Czyli myje naczynia, czuje się dobrze. Uprawiam sport, czuje się dobrze. Jestem akurat, robię coś, czuję się źle i tak dalej, i tak dalej. Oni przez te wiele, wiele lat zbierali te ankiety, zespół badawczy analizował te ankiety i po 15 latach dokonali takiego podsumowania i znaleźli pewne związki, pewne prawidłowości, że są sytuacje, w których człowiek czuje się wyjątkowo lepiej. Csikalishvili nazwał ten stan stanem flow, czyli stanem przepływu, albo inaczej stanem optymalnego doświadczenia. Optymalne doświadczenie to takie doświadczenie, które jest po prostu no, idealne. Nic nie może być ani lepiej, ani gorzej. Po prostu wszystko działa tak, jak trzeba. Opisał to w swojej książce. Ta książka jest dostępna na polskim rynku. Psychologia optymalnego doświadczenia, czyli jak poprawić jakość swojego życia. I podsumowuję to w taki sposób. Szczęście nie jest czymś, co się wydarza. Nie jest wynikiem uśmiechu losu, ani dziełem przypadku. Nie można go kupić za pieniądze, ani uzyskać dzięki władzy. Nie zależy od wydarzeń zewnętrznych, ale raczej od naszej ich interpretacji. Szczęście jest stanem, do którego należy się przygotować, a gdy się go osiągnie, trzeba go starannie kultywować. Każdy z nas musi bronić własnego szczęścia. Ludzie, którzy posiadają umiejętność kontrolowania wewnętrznych doświadczeń, będą w stanie sami decydować o jakości swojego życia. A to jest stanem najbliższym szczęściu, jaki możemy osiągnąć. Więc co jest owym optymalnym doświadczeniem? Mihaili i jego zespół badawczy wyróżnili takie 7 najważniejszych cech optymalnego doświadczenia, czyli takiego stanu szczęścia dla człowieka. Jest to przede wszystkim stan, w którym człowiek wykonuje coś, co lubi. To jest jakaś czynność, która budzi jego zainteresowanie. Powinna też być to czynność, która jest trudna w wykonaniu. Nie powinny być łatwe rzeczy. Nawet zwierzę, któremu rzuca się piłkę byle jak, nie jest zainteresowany, żeby bawić się to piłką. Nawet zwierzę potrzebuje czegoś, co będzie dla niego jakieś wyzwanie. Trzeba się w to zaangażować. To jest też czynność, w której czujemy się zmęczeni, a tacy pozytywnie zmęczeni. Więc jesteśmy zmęczeni, ale mamy takie przekonanie, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. To jest również taka czynność, podczas której tracimy upływ czasu. Zapewne każdy z nas miał do czynienia z sytuacją, w której przebywając z daną osobą, miał wrażenie, że czas przypadku wydawało mi się, że rozmawiamy pół godziny, a tak naprawdę rozmawiamy 3 godziny. Tak samo na koncercie. Wydaje się, że czas przestaje płynąć, już się na kontrolę. Jesteśmy wtedy zdziwieni. Ten czas też przestaje wtedy płynąć. I Mihaili zauważył ze swoim zespołem badawczym, że szczęście, że to nie jest tak, że trzeba być artystą na scenie, rozliczając gwiazdą roka, żeby mieć ten stan przepływu. Każdy, nawet robotnicy pracujący na hali, deklarowali, że jeżeli swoją pracę lubili, że jeżeli mieli wokół siebie właściwych ludzi, jeżeli dostawali zadania, które były trudne, to osiągali ten stan przepływu. Więc okazuje się, że według nauki szczęście nie jest jakąś mityczną krainą, ale jest efektem wypracowania w sobie postawy i znalezienia się w jakichś warunkach, które będą nam ku temu odpowiadać. Jeszcze tak gwoli uzupełnienia, bo też mówiłem o tym, że jeszcze byliśmy przy Kartezjuszu, że 16-17-wieczna nauka żyła taką nadzieją, że wkrótce dowiemy się wszystkiego. Dowiemy się, jak działa życie, jak działa świat,
i będziemy w stanie wszystko wyjaśnić. I tak jak powiedziałem, to już to troszkę mrzonką, ponieważ pod koniec XIX wieku zaczęła się rozwijać nowa gałąź nauki. Tą gałęzią nauki była fizyka kwantowa. Fizyka kwantowa albo mechanika kwantowa. Tworzyli ją tacy ludzie jak Otto Hahn, Niels Bohr, Werner Heisenberg. I fizyka kwantowa bada ten świat, którego na co dzień nie widzimy. Świat to obiekt elementarny, atomu. Gdybyśmy mieli do dyspozycji mikroskop elektronowy i spojrzeli przez ten mikroskop, zobaczylibyśmy, że pod strukturą, którą wszędzie widzimy, czyli pod deskami, pod naszymi ciałami, jest całe pole energetyczne dołożone z obiektów elementarnych. I człowiek doszedł już do takiego stopnia zaawansowania technicznego, że mógł w ten świat zajrzeć. I tym badaczom wydawało się, że jeżeli spojrzymy w ten świat cząsteczek elementarnych, to wreszcie dowiemy się, z czego ten świat jest zbudowany i według jakich zasad on działa. I okazało się, że jest zupełnie inaczej. Dlaczego? Cząsteczki elementarne są to cząsteczki, które poruszają się z prędkością światła. Prędkość światła to jest około 225 tysięcy metrów na sekundę. To jest prędkość nie do wyobrażenia dla ludzkiego umysłu. Cząsteczki elementarne są oczywiście na tyle małe i poruszają w takich zakresach czasu, że nasze oko nigdy nie będzie w stanie ich zobaczyć. I okazało się, że świat cząsteczek elementarnych jest tak naprawdę światem, który nie może zostać nigdy przez człowieka zbadany. Werner Heisenberg, ten badacz, o którym wspomniałem, on jest noblistą w dziedzinie fizyki, właśnie jeżeli chodzi o osiągnięcia fizyki kwantowej. On odkrył pierwszą zasadę fizyki kwantowej. Mianowicie nie sposób zmierzyć położenia cząsteczki elementarnej oraz jej prędkości jednocześnie. Czyli coś, co jest doskonale wykonalne w naszym świecie, czyli jeżeli mamy jakiś przedmiot, który się porusza, możemy stwierdzić, gdzie on jest i zmierzyć jego prędkość. To jest w normalnej fizyce jak najbardziej wykonalne. Natomiast w fizyce kwantowej jest to niewykonalne, ponieważ ten przedmiot porusza się z prędkością światła. I ten nigdy nie jestem w stanie poruszać się z taką prędkością. A nawet gdybym się poruszał, to nie będę w stanie zmierzyć położenia tej cząsteczki. Innymi słowy, okazuje się, że świat fizyki kwantowej, świat, który jesteśmy zbudowani, ten mikroświat, którego nie widzimy na co dzień, który miał nam wyjaśnić, jak działa życie, jest światem, który nigdy nie jesteśmy w stanie poznać. Z tego też powodu Albert Einstein, który początkowo bardzo interesował się fizyką kwantową, stwierdził, że nie będzie dalej zajmował się fizyką kwantową, bo nie może badać czegoś, nie może opierać się na nauce, która sama nie wie do końca, jak działa. I w latach 30. wszyscy ci badacze fizyki kwantowej zebrali się w Kopenhadze, żeby przedyskutować ten największy problem. Jak możemy opierać się na nauce, która do końca nie wiemy, jak działa. Natomiast wiemy, że działa. 60% urządzeń mechanicznych, laptopy, telefony, telewizory, które korzystamy, wykorzystują osiągnięcia fizyki kwantowej. Wiemy, że działa. Wszystkie równania, które powstały na bazie fizyki kwantowej, są prawidłowe, udowodnione ich prawdziwości. Natomiast nie wiemy, dlaczego one działają. No i w latach 30. wszyscy badacze spotkali się w Kopenhadze. Powstała wtedy słynna definicja kopenhaska, interpretacja kopenhaska fizyki kwantowej, która w skrócie mówi: wiemy, że fizyka kwantowa działa, nie pytajcie dlaczego. Innymi słowy, pozostaną przed nami pewne tajemnice, których się nie dowiemy. Chociaż chcielibyśmy też znać jakąś jedną receptę na szczęście, to podobnie jak z tą nauką, szczęście jest czymś, co owszem, wiemy, że zazwyczaj wynika z naszej wewnętrznej.